Cześć, Daniel z tej strony i to w sumie będzie bardzo krótki filmik, więc nie zabiorę Wam dużo czasu, bo każdy z nas ma 24 godziny w dniu, żeby osiągnąć jak najwięcej się da, żeby zapewnić sobie sukces. I nieważne co robisz, czy to biznes, sport lub inne aspiracje. Więc rzecz, którą chciałem się z Wami podzielić, to jest coś, co posiada lub wykonuje każdy milioner albo człowiek sukcesu. Sam to robię od dłuższego czasu i pomaga mi to zdominować mój dzień, a później cały tydzień. Usłyszałem kiedyś stwierdzenie, że jak zdominujesz swój poranek, to zdominujesz swój dzień. Jeżeli zdominujesz poniedziałek, to zdominujesz cały tydzień. Coś w tym jest. Oczywiście mówię tutaj o porannym rytuale. Więc w zależności w jakim etapie życia jesteś, czy to szkoła, studia, masz swój własny biznes lub go planujesz, albo nawet jesteś sportowcem i z tego się utrzymujesz, nawet nie czuję jak rymuje, to twój poranek, a raczej co w nim zrobisz, jest znaczące, jeżeli chcesz, żeby ten dzień był produktywny i zadowalający. To tak jak w wyścigu, jeżeli zapewnisz sobie dobry start, to masz o wiele większe szanse na zwycięstwo. Tak samo jest w życiu. Wielu jak wstaje, najczęściej nie ma planu działania. Wie, że ma coś zrobić, wie, że ma obowiązki, ale za bardzo nie wie od czego zacząć, więc robią sobie śniadanie, kawę, sprawdzają Facebooka, później może wiadomości albo YouTube i tak mija pierwsze parę godzin ich dnia. Teraz, jeżeli chcesz zdominować swoje życie i swoją konkurencję, powinieneś zacząć od samego rana. Moje poranki wyglądają mniej więcej tak. Wstaję rano między 6 a 7. Wtedy mam czas na moje śniadanko i pierwszą godzinę relaksu. Kiedy przychodzi czas na kawę, zaczyna się moja praca i wykonywanie rzeczy z listy, czyli odpowiadam na Wasze wiadomości i maile, rozmawiam z moimi klientami, umawiam się na konsultacje, sprawdzam moje finanse albo nawet nagrywam filmik tak jak dzisiaj. I trwa to około 2 godziny. Później idę na mój pierwszy trening. Swoją drogą, w poprzednich moich filmikach mówiłem o porannej kawie i o liście zadań, więc dla zainteresowanych link zostawiam w opisie. I tak, właśnie ten poranny rytuał, który wykonuję codziennie, sprawia, że mój dzień jest bardziej produktywny. Wykonuję połowę, jak nie większość wszystkich moich obowiązków z samego rana. I kiedy kładę się spać, nie ma czegoś takiego: ech, nie zrobiłem tego i tamtego, bo coś mi wypadło. Wszystko jest załatwione z samego rana. Więc czy ty masz taki poranny rytuał? A może zachęciłem cię do robienia tego samego? W każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie i życzę miłego dnia. Trzymajcie się.